kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, który bardzo lubicie i w sumie nawet, sądząc po ilości wyświetleń i lajków, jest to chyba wasza ulubiona seria, a mianowicie oczywiście mierzymy ubrania z Pepco. No i powiem wam szczerze, że dzisiaj wcale nie miałam zamiaru kupować żadnych ubrań. Wybrałam się do Pepco po taśmę klejącą, no i wiecie, kątem oka musiałam sobie zerknąć na te ubrania, okazało się, że są nowości. No i podeszłam, no i wiadomo jak to się musiało skończyć. Kupiłam 10 rzeczy, z tym, że dwie z nich są to dodatki, takie akcesoria powiedzmy modowe, a jedna rzecz to jest dodatek do domu. I jeżeli chodzi o te dodatki, to są naprawdę świetne, za chwilę pokażę wam wszystko. No i jest też 7 ubrań i słuchajcie, ja za te dodatki i ubrania zapłaciłam w sumie, muszę sobie tą taśmę odjąć, 270 zł i 35 groszy, więc 270 zł za 10 rzeczy to jest naprawdę niewiele. No i co? Pokażę wam wszystko po kolei, co kupiłam. A na końcu oczywiście będę wszystko mierzyć. No i może zacznę właśnie od tych dodatków. Zacznę od rzeczy, która jest dodatkiem do domu. Zobaczcie, tylko ja sobie może tutaj urwę od razu tą naklejkę z ceną. No właśnie, to jest świeczka, która kosztowała 9,99, czyli 10 zł. Ona jest o zapachu wanilii, pachnie bardzo ładnie i zobaczcie jaka ona jest śliczna, taka w tropikalnym stylu, srebrna puszka i tutaj ma złoty napis. No ja uważam, że jest naprawdę przepiękna, uwielbiam w ogóle takie właśnie rzeczy w stylu tropikalnym. Była też druga podobna świeczka i ona chyba miała jakiś taki wzór bardziej a la dżungla, chyba nawet tam jakieś ptaki były, coś takiego, ale nie podobał mi się aż tak bardzo ten zapach. Tamten zapach chyba nazywał się relax czy relaxing, coś takiego. No tutaj jest ta wanilia. No być może jeszcze potem sobie dokupię tą puszkę drugą, ale świeczkę. Ale zobaczę, na razie na pewno zostawiam sobie tą i będę ją palić w długie zimowe wieczory. Jest naprawdę przepiękna. Będzie pasowała do takich wnętrz w stylu właśnie skandynawskim nawet. Do szarości, do bieli, do różu. Wszystkiego. No i teraz weźmy sobie te dwa dodatki modowe, tak to nazwijmy. I to są opaski do włosów. Takie, wiecie, to są chyba takie opaski w stylu lat 20, coś takiego. I nie jestem przekonana do tej, bo ona jest czarna w taką jakby zebrę złotą. One kosztowały chyba tylko 5 zł, tak, 4,99 za sztukę. Ale obawiam się, że ta... Nie, ona nie będzie do mnie pasować. Ona mi po prostu zginie we włosach, bo moje włosy są ciemne, więc potem sobie jeszcze zobaczę sama przed lustrem. No ale obawiam się, że ją właśnie będę musiała oddać. Ale mam tutaj identyczną w kolorze srebrnym i wydaje mi się, że ta... I wydaje mi się, że ta będzie pasowała do mnie dużo lepiej. Ta jest ok. Dobra, więc tą sobie zostawię. Cena również 5 zł. W ogóle ostatnio zaczęłam zwracać uwagę na takie właśnie dodatki modowe, tak to nazwijmy, w Pepco, bo jeżeli chodzi o dodatki do domu, no to mam tego wszystkiego dużo, mam naprawdę sporo różnych pierdół, więc nie kupuję za dużo takich rzeczy. Ewentualnie właśnie jakieś świeczki, czy może jakieś tam lampki, żeby troszkę zmienić wystrój. Jeżeli chodzi o jakieś tam koce, poduszki, to już mam tego naprawdę jak na razie dużo, więc odpuszczam sobie. No i teraz przechodzimy do ubrań. Pierwsza rzecz to jeansowa sukienka i ją niestety mam w rozmiarze 38, bo nie było 36. Ona kosztowała 50 zł bez jednego grosza. No definitywnie będę ją chciała nosić z paskiem, więc kiedy będę ją przymierzać, założę sobie paseczek. No bo tak będzie za szeroka i też uważam, że noszona bez paska nie będzie wyglądała zbyt atrakcyjnie. Miałam kiedyś taką sukienkę w kolorze jeansowym, to było na początku, kiedy zaczęłam prowadzić blog, ale później jakoś, wiecie, ja potrzebowałam nowych ubrań, nie miałam kasy, więc te stare cały czas sprzedawałam, kupowałam nowe, no i tamtą też sprzedałam.
może czas powrócić do tego stylu, tak to nazwijmy, i może zostawię sobie tę sukienkę, albo będę polować po prostu na rozmiar mniejszy. Kolejna rzecz to również sukienka i powiem Wam, że jest duża szansa, że ona będzie bardzo ładnie leżeć, bo jest taliowana, tutaj ma paseczek, bardzo ładnie podkreślone biodra, tutaj takie zamki po skosie, więc to też może tworzyć fajny efekt. No a wzór jest taki, wiecie, no takie ciapki, takie łatki, tak to bym nazwała. I ona, ups, i ona kosztowała 40 zł, bez jednego grosza, więc tanio, tanio. No i to jest rozmiar S. A sprawdźmy sobie jeszcze, co to jest za materiał. 95% poliester, 9% elastan. A powiem Wam, że obstawiałam, że może tutaj być bawełna, bo materiał wcale nie jest jakiś zły w dotyku. Ten tutaj na dole jest naprawdę bardzo przyjemny nawet, więc zobaczymy. Kolejna rzecz to kolejna sukienka i nie mam pojęcia, jak będę wyglądała w tym wzorze. Tutaj są kwiatki. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam myśleć o tym kwiatowym wzorze. Ja ją muszę założyć, żeby cokolwiek stwierdzić. Wzór jest niby ładny, ale z drugiej strony, czy to w ogóle jest mój styl? No nie wiem. Jest szara, więc powinna pasować do wielu rzeczy. Muszę przymierzyć, żeby się przekonać. I ona kosztowała, uwaga, uwaga, 19,99, dwie dyszki, więc bardzo mało. Mam w rozmiarze S i sprawdzę sobie ten materiał również, bo on w dotyku nie wydaje się jakiś zły. No i to jest 97% poliester, 3% elastan, ale powiem Wam, że w dotyku naprawdę nie jest zły. Ja się nie znam na materiałach, powiedziałabym, że to bawełna, gdybym nie wiedziała. No i mamy tutaj kolejną rzecz. I to jest t-shirt, który kosztował, uwaga, uwaga, 9,99, czyli dyszkę. Więc podejrzewam, że jego sobie zostawię, chociaż w sumie ja wzięłam S-kę i nie wiem, czy nie powinien być troszkę większy, taki bardziej oversize'owy, więc być może wymienię sobie na większy. On ma tutaj napis Friday Feeling i no ja sobie najpierw go przymierzę i jeżeli, wiecie, będzie wyglądał tak bardzo zwyczajnie, to po prostu wymienię sobie na rozmiar większy. I materiał, słuchajcie, 100% bawełna. Także za 10 zł nieźle. I tutaj mamy kolejną sukienkę, której wzór, szczerze mówiąc, nie podoba mi się, ale podoba mi się jej krój, dlatego że ona ma tutaj w pasie taki ściągacz, sznureczek i on jest zawiązywany. Więc myślę, że to jest atrapa. To jest atrapa. Ale tu jest gumka. Dobra, przymierzę i zobaczymy, jak to wygląda, ale bym się dała nabrać, no. I to jest rozmiar 36. Ona kosztowała 40 zł. I jak już tak sprawdzam te materiały, to w sumie sprawdzę też, z jakiego materiału ona jest wykonana. Podejrzewam, że to też będzie poliester, tak jak w przypadku tamtych sukienek, ale nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. Tak, 37% poliester, 3% elastan. Fajnie, ma podwinięte rękawki i widzę, że tutaj można ten guzik odpiąć chyba. Tak, można go odpiąć i rozwinąć. Dobra, będziemy mierzyć i zobaczymy. Wy oczywiście piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych ubraniach. Co to już o dwie ostatnie rzeczy? No dobra, mamy tutaj bluzeczkę, która kosztuje 29,99. Mamy do niej dołączony zapasowy guziczek, więc bardzo fajnie, bo z tymi guzikami bywa różnie. A jest tylko... nie, trzy guziki w sumie są. No dobra, i materiał, no to jest niestety poliester, więc ona może być taka, wiecie, można się w niej pocić, chociaż poliester poliesterowi nie jest równy. Więc może to będzie ten lepszy poliester, który jest taki przyjemniejszy dla ciała. Zobaczymy. Mam ją w rozmiarze 36. Kolor ma cudowny pomarańcz, który jest teraz bardzo modny. I fajnie wygląda z jeansami, z czarnymi spódnicami, z ekoskóry. Więc bardzo chętnie przymierzę i zobaczymy, jak wygląda. Założę sobie w ogóle, bo ten materiał wydaje mi się dość cienki, więc zostawię sobie czarny stanik i wtedy zobaczymy, jak bardzo on prześwituje. A może się okaże, że wcale nie będzie prześwitywał. No i ostatnia rzecz to są jeansy. One co prawda są w rozmiarze 36 i ja wiem, że jeansy z Pepką w rozmiarze 36 są mi za duże troszkę, ale one są tak śliczne, że nie mogłam się po prostu im oprzeć. No i wzięłam je. Zobaczcie, tutaj mają ćwieki,
w kształcie gwiazdeczek, a ja naprawdę uwielbiam motyw gwiazdek, co zresztą widać. No i w sumie być może dlatego, że moje imię oznacza gwiazda i może to właśnie dlatego mam taki, nie wiem, jakąś słabość do tych gwiazdeczek. No bardzo lubię ten wzór, naprawdę. Rozmiar 36, to już mówiłam, i cena, ile one kosztują? 60 zł bez jednego grosza, czyli myślę, że to jest całkiem dobra cena. I tu mamy napisane, że to jest midwaist, czyli że stan jest średni, ale mi się wydaje, że ten stan, zobaczcie, że on jest dosyć wysoki. No zobaczymy, jak będzie wyglądał, kiedy go przymierzę. No i ja już nie mogę się doczekać, więc chyba nawet te spodnie przymierzę sobie jako pierwsze. No właśnie, nie pokazałabym wam najciekawszej rzeczy. Zobaczcie, jakie one mają świetne nogawki. Ja co prawda mam 1,60 m, więc może okazać się, że one są za długie i wtedy to nie będzie wyglądało dobrze. Ale mam nadzieję, że będzie, bo są naprawdę bardzo ładne i myślę, że fajnie będą wyglądały do takich klasycznych botków, takich troszkę wyższych. Bo zobaczcie, tutaj jest zameczek, ale on nie jest zapięty do końca, bo tutaj już jest takie wycięcie. Jest to naprawdę bardzo fajnie wykończone. Tutaj jest, końcówka jest postrzępiona, ale chciałam zauważyć, że tutaj w koło są obszyte te spodnie, a na przykład spodnie z Naked, które mam właśnie takie wystrzępione, one nie mają tego obszycia, więc powiem wam, że tak na pierwszy rzut oka to te spodnie są naprawdę tak, no, dosyć dobrze wykonane, więc no oby nam nie pasowały, bo numeru 34 nie ma. 36 jest najmniejsze. Więc dobra. Jestem pełna nadziei i zaczynam przymierzać. I w ogóle jest mi tak dziwnie. Jest w tym coś fajnego, ale jest mi tak trochę dziwnie, bo ja ostatni raz takie materiałowe opaski nosiłam na głowie, bo miałam ze 2 razy do zdjęcia, tylko tak na chwilę, taką czerwoną bandamkę założoną. A tak, żeby chodzić normalnie gdzieś wśród ludzi i tak dalej, no to w liceum. I pamiętam, że wtedy nosiłam włosy tak spięte wysoko i mój kolega ciągle do mnie podchodził i mnie ściągał na dół i mówił, że mam je nosić właśnie tak na dole, tą kitkę. I wiecie co? Kurczę, podoba mi się nawet ten efekt. No jest to coś takiego, ja w ogóle nie wiem, czy ja mam dobrze założoną tą opaskę. Muszę sobie sprawdzić w internecie, jak to się nosi. Myślę, że fajnie właśnie wygląda, jak się troszkę więcej włosów tutaj wyjmie. No nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie i czy byście chodziły w takich opaskach. Teraz jest w ogóle moda na takie grube opaski noszone gdzieś tutaj na czubku głowy i mi się te opaski, nie wiem, u kogoś czasami mi się to podobają. U dziewczyn z krótkimi włosami, takimi, wiecie, napuszonymi, gdzie tych włosów jest dużo, wygląda to fajnie, ale niektórym to tak totalnie nie pasuje, że po prostu, no nie wiem, wydaje mi się, że mi by to właśnie nie pasowało. Bo ja noszę włosy przeważnie proste i myślę, że to wygląda wtedy troszkę tak śmiesznie i groteskowo. Nie wiem, no dajcie mi znać, co sądzicie zarówno o tych opaskach, które są modne, mam nadzieję, że wiecie, o jakie mi chodzi, jak i właśnie o tego typu opaskach. Mam już na sobie 2 pierwsze rzeczy, czyli tą pomarańczową bluzkę, no i jeansy, i powiem wam, że jeansy są świetne i zobaczcie, dobrze na mnie leżą, ale... Dobra, pokażę wam na razie tył i w ogóle w koło, jak one wyglądają. No, mega podobają mi się te gwiazdki, są naprawdę świetne. Tutaj mi się coś zagięło. O, teraz chyba lepiej to wygląda. No, są super, ale niestety ich długość... Zobaczcie. Są za długie. Czy wy to widzicie? Widzicie. One są za długie i ja będę tutaj po prostu ciągnęła je po ziemi, a nie jestem w stanie ich skrócić przez to, że jest tutaj ten zamek. No więc lipa, niestety będę musiała je oddać. Szkoda, bo nawet, kurczę, bardzo fajnie wyglądają, no ale... No trudno, nie ma co rozpaczać, będę je musiała oddać. Natomiast jeżeli chodzi o bluzkę, podoba mi się również bardzo i myślę, że ją sobie zostawię, bo... Ma naprawdę przepiękny pomarańczowy kolor. Jest trochę długa, ale ja bym ją i tak nosiła wpuszczoną w spodnie, więc to nie jest żaden problem. Ja sobie specjalnie zostawiłam ten czarny stanik, bo myślałam, że ten materiał będzie taki cienki, ale powiem wam, że do najcieńszych to on nie należy. Troszkę tutaj tak opina mi się na biuście. Nie wiem, czy nie powinna mieć jej rozmiar większy. Dajcie mi znać, co sądzicie, jak to wygląda. Bo tutaj chyba coś tak nie za bardzo się układa. Myślę, że powinno być rozmiar większa jednak, czyli 38. Ale poza tym jest bardzo fajna, mega podoba mi się ten kolor. Nie, jeżeli chodzi o bluzeczkę,
to zostawię ją sobie, ale chyba pójdę do sklepu i po prostu przymierzę też rozmiar większą i zastanowię się, w której wyglądam lepiej, bo mam wrażenie, że troszkę tutaj właśnie na biuście to nie leży zbyt dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o tą koszulkę, to ona podoba mi się bardzo i myślę, że nawet nie będę wymieniać jej na większą. Nie, taka będzie ok. Ja w ogóle lubię czarne rzeczy. Miałam taki okres, że w ogóle nie kupowałam czarnych rzeczy i starałam się ich nie nosić, bo myślałam, że jakoś tak, nie wiem, w połączeniu z tymi moimi ciemnymi włosami źle to wygląda. Teraz znowu powracam do noszenia czarnych, więc myślę, że będzie jak najbardziej ok. Napis ma fajny, podoba mi się ten napis, a poza tym kosztowała jedynie 10 zł, więc cena jest jak z lumpeksu, a jest bardzo miła w dotyku, więc... Zostawiam i tyle. Przymierzyłam pierwszą sukienkę i od razu muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie jest takie, że ona mi się nie podoba. W ogóle jest wykonana z takiego grubego materiału dość, takiego wręcz jakby dresowego. Nie wiem, może za dużo tu się na niej dzieje, za dużo wzoru. Poza tym ona tutaj też jakoś źle się układa, widzicie? Tu się tworzy coś takiego... Albo tak wyciągnięta chodzić? Nie, 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 nie. To zdecydowanie idzie do zwrotu. A ciekawe, że dopiero teraz jak ją założyłam, to zorientowałam się, że ona jest wykonana z takiej jakby cienkiej dzianiny, a nie jakiegoś takiego materiału a la bawełna. No, taka cienka zwykła, wiecie, o co mi chodzi. Nie, ja to zdejmuję, nie wyglądam w tym dobrze. Dajcie znać, ale mi się nie podoba. No i ta sukienka wygląda na pewno dużo lepiej, chociaż myślę, że też jej sobie nie zostawię, dlatego że jakoś no nie za bardzo się w niej widzę, ale uważam, że jest ładna. Dajcie mi znać, co o niej sądzicie. Ja jeszcze tak sobie od razu pomyślałam, że ona pewnie lepiej wyglądałaby. Jest taka, wiecie, zbyt jednolita i jeżeli tutaj, powiedzmy, przełamiemy ją sobie, tak to nazwijmy, paseczkiem, to ona będzie wyglądała lepiej. No i sprawdźmy. O! Zobaczcie tylko. Myślę, że z paskiem wygląda dużo lepiej. I już od razu inna sukienka. Nie, no jest ładna, ma coś w sobie, ale jakoś tak... Dajcie mi znać, czy dobrze w niej wyglądam. Powiem wam, że gdyby to była tylko bluzeczka, to chętnie bym sobie właśnie zostawiła taką bluzeczkę. Ale że to jest sukienka, to tak jakoś nie wiem. Podoba mi się, ale chyba to nie do końca jest mój styl. Może jeszcze spróbuję ją sobie z czymś wystylizować, może nie wiem, z tym futrem, z moimi ukochanymi bordowymi kozakami za kolano i być może wyjdzie z niej coś fajnego, no zobaczymy. No muszę wam powiedzieć, że ta sukienka jest naprawdę całkiem niezła, kosztuje 4 dyszki i bardzo fajnie wygląda. Tutaj ten pasek podkreśla talię, biodra też są fajnie podkreślone. No, muszę powiedzieć, że naprawdę ona mi się całkiem podoba. Z tym, że nie zostawię jej sobie, dlatego że jak wiecie, jak już wspominałam w poprzednich filmikach, nie mogę sobie zostawiać tylu rzeczy, bo mam ich po prostu za dużo, więc selekcja musi być ostra i zostawiam sobie tylko takie ubrania, w których czuję się naprawdę super ekstra po prostu i takie, które są totalnym sztosem. Więc no tą oddam, ale być może komuś wpadła w oko i być może ktoś inny chciałby ją sobie kupić. Jeżeli tak, no to już wiecie, że właśnie takie są w Pepco za 4 dyszki. Nie wiem, dajcie znać, co o niej sądzicie. I to już jest ostatnia sukienka i powiem wam, że ona mi się naprawdę bardzo podoba. Niestety jest na mnie za szeroka, bo jest to ten rozmiar 38, więc no jej sobie nie zostawię, ale być może wymienię ją sobie na mniejszą i ją zdecydowanie myślę, że powinna nosić się z paseczkiem. I teraz tak, bo ja się oczywiście zawsze muszę do czegoś doczepić, więc... O, ona tutaj ma kieszenie. Dobra, wiecie co? Ten pasek jakoś nie pasuje do niej za bardzo. Ja bym tutaj dobrała do niej taki szeroki, po prostu skórzany, czarny pasek. No taki co najmniej 2 razy szerszy niż ten, gładki i myślę, że byłoby ok. Nie podoba mi się ten rękaw, kiedy jest... podciągnięty, bo po prostu uważam, że wygląda jakby był zwyczajnie przykrótki. Te rękawy w ogóle są dosyć długie. Ja uważam, że on powinien się podwijać do takiej długości i teraz wygląda
o wiele lepiej. Dajcie mi znać, co sądzicie. Ale rzeczywiście, zobaczcie, jak wygląda tutaj, w tym momencie, kiedy rękaw jest dotąd podwinięty. A teraz to po prostu wygląda jakby... jakbym założyła ubranie młodszej siostry, jakieś przymałowe na mnie. Źle to wygląda. Droga nie była, więc w sumie można by było z nią coś pokombinować. Dajcie mi znać, co o niej sądzicie. No i w ogóle dajcie mi znać, co sądzicie o tych wszystkich ubraniach. Podoba mi się ten kolor jeansu, podoba mi się krój. Wszystko mi się w niej podoba, oprócz tych rękawów, więc nie wiem, być może je sobie przerobię. A być może jeszcze ją sobie troszkę zostawię w domu, nie będę jej oddawać. Wybiorę się na lumpeksowe łowy i może w lumpeksie którymś znajdę coś fajniejszego. A dzisiaj już żegnam się z wami. Jeżeli filmik wam się podobał, to tradycyjnie proszę was o łapkę w górę i już z góry za nią dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i widzimy się najszybciej za 2 dni, czyli pojutrze. A być może już jutro zobaczymy. Buziaczki, do zobaczenia, pa pa!